Hotel Las Vegas. Tak się prezentuje od zewnątrz. To jest kilka miejsc parkingowych, ale z drugiej strony jest parking podziemny. Zobaczcie, jak wygląda recepcja. Widać, że ma już swoje lata, ale naprawdę nadrabia obsługą. Świetna obsługa, bardzo dobre jedzenie. To jest właśnie restauracja na pierwszym piętrze. Recepcja. Dwoje hotelowi wnoszą wam bagaże na górę. I tutaj mamy wyjście na basen. Z tej strony. O, tam się znajduje bar basenowy i basen. Zaraz go wam pokażemy. Nawet nad basenem znajdziecie namiastkę plaży. Piasek przy ledakach. Nieduży, ale są tutaj takie jacuzzi, powiedzmy. I to jest jeszcze tutaj fajne, że na recepcji dostajecie rezerwację na leżak. Także nie musicie sobie tego leżaka tutaj bukować o 6 rano ręcznikiem, bo każdy taki parasol ma przypisany numerek. I na recepcji macie wyznaczony, który jest wasz numer. I przez cały pobyt możecie sobie tutaj być. Możecie też zamienić, jeżeli nie chcecie na plaży, to mogą wam zarezerwować przy basenie. To jest ten deptak, o którym mówiłem. Ciągnie się tam ze 2 km w tamtą stronę i więcej nawet w tamtą. A tutaj jeszcze w hotelu jest restauracja. Pyszne jedzenie, naprawdę te pokebowly. Rewelacja. Tuńczyk, wychoda. A to ten hotel z tej strony. To jest właśnie ta dzielnica obok. Ulica obok, nie dzielnica. Tu są właśnie hotele. A w tamtą stronę będzie już ta część komercyjna, jakieś restauracje i tak dalej. Tu fajny asfalt, zerowy ruch. Można sobie jeść na desce. A tak wyglądają pokoje. Tak jak mówiłem, już nie jest pierwszej świeżości ten hotel. Ale w końcu dużo czasu w tych pokojach nie będziecie spędzać. Łazienka. Mieliśmy tutaj łóżko piętrowe, więc nawet trochę się udało zaoszczędzić tej przestrzeni na bagaże. Tak to wygląda. I balkon.